Na pamiątkę utworzenia Policji Państwowej w 1919 roku 24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Tegoroczne obchody Święta Policji w bielskim garnizonie odbyły się 15 lipca w Bielskim Centrum Kultury. Święto Policji to okazja, by awansować policjantów na wyższe stopnie, wyróżnić najbardziej zasłużonych i nagrodzić ich zasługi. Święto Policji to dla nas wyjątkowy czas. To także czas uhonorowania tych wszystkich policjantów, którzy pełnią trudną i odpowiedzialną służbę, po to, aby nam wszystkim żyło się lepiej. Dzisiaj nowe pagony założy 183 policjantów bielskiego garnizonu oraz 30 policjantów z samodzielnego pododdziału prewencji Policji w Bielsku-Białej, bo jest to nasze wspólne święto, zarówno Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, jak i samodzielnego pododdziału prewencji Policji w Bielsku-Białej. Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej, inspektor Dariusz Matusiak, podziękował bielskim policjantom za ich codzienną służbę i poświęcenie. Zdajemy sobie sprawę z jednej rzeczy, że wysokie zaufanie społeczne, które odnotowujemy zarówno w kraju, jak i w regionie, nie jest nam dane raz na zawsze. Musimy stale udowadniać, że na tak wysokie zaufanie zasługujemy, a kluczem do tego jest zbudowanie trwałej więzi z mieszkańcami. Ta trwała więź może być budowana poprzez stałe kontakty oraz szybką i skuteczną reakcję w tych sytuacjach, kiedy ktoś oczekuje naszej pomocy. Wkrótce bielscy policjanci opuszczą swoją starą siedzibę przy ulicy Rychlińskiego i przeniosą się do super nowoczesnej komendy, która właśnie powstaje przy ulicy Wapiennej. Obiekt wygląda imponująco już z zewnątrz. Jeżeli chodzi o zaawansowanie rzeczowe tej inwestycji, jesteśmy gdzieś w około 70% stanu docelowego. Zgodnie z podpisaną umową prace budowlane winny zakończyć się w przyszłym roku w końcem lipca. Potem oczywiście prace odbiorowe i następnie zaczniemy wyposażać ten budynek w sprzęt, tak? Czyli sprzęt teleinformatyczny, kwaterunkowy. No i myślę, że może końcem przyszłego roku byśmy zaczynali funkcjonować już w tej nowej siedzibie. Pewną niespodzianką było pojawienie się na uroczystości zabawek. To efekt apelu komendanta, aby goście zamiast kwiatów przynieśli ze sobą zabawki, które policjanci przekażą dzieciom z domów dziecka.